Vlogmas dzień 14. Dzień dobry, zaczynamy od śniadania i dzisiaj serwuję na śniadanie jajecznicę z czosnkiem niedźwiedzim i z szynką. Mam też warkocz z sera wędzonego i jedną kromkę chleba. No i będę jadła, odezwę się do Was później. Chciałam Wam pokazać, że walczę z moim nieprawidłowym mówieniem. Wiem, że bardzo często zdarza mi się używać takiego sformułowania w każdym bądź razie, które jest nieprawidłowe. I tak jak widzicie, napisałam sobie na lodówce, skreśliłam słowo bądź, żeby już nie mówić tak. Mam nadzieję, że to mi w jakiś sposób pomoże. Także naprawdę biorę sobie do serca Wasze komentarze i... No i w zasadzie nie wiem, gdzie się nauczyłam, że tak mówię i mam nadzieję, że uda mi się to zlikwidować. Właśnie się zastanawiam nad filmem paznokciowym. Chciałabym Wam pokazać, jakie paznokcie polecam na święta, czym można je ozdobić, a także jakie kolory moim zdaniem będą idealne. Więc tu macie taką małą zapowiedź tego, co będzie niedługo na moim kanale. No i sama się zastanawiam, jakie ja sobie zrobię, ponieważ chciałabym je zmienić na takie bardziej świąteczne. Więc niedługo się okaże, jakie paznokcie wybrałam. Cześć kochani, jeszcze się z Wami dzisiaj nie witałam, właśnie robię pranie, pewnie słyszycie. I mam jakiś pechowy dzień od rana, wysyłałam wszystkie moje cyrkonie z takiego podłużnego pudełeczka, które właśnie miałam z AliExpress. No i musiałam to sprzątać, no i tych cyrkoni już się raczej nie da odratować, no bo wiecie, wydobywać każdą cyrkonię, to nie chce mi się tego po prostu robić, więc mam puste pudełeczko. Miałam dzisiaj robić paznokcie i jakoś tak nie mam w ogóle takiego pomysłu. Znaczy coś tam mi chodzi po głowie, natomiast ja bym chciała mieć już taki zaplanowany, że tak powiem, każdy paznokieć, żeby to fajnie wyglądało. I też chciałabym, żeby to było ciekawe i takie troszkę inne niż wszyscy pokazują, więc... Ojejku, jestem jakaś taka dzisiaj... Myślałam, że wiecie, poniedziałek, ja lubię... Ja w zasadzie lubię poniedziałki, ja nie mam nic, żeby, wiecie, żeby nie lubić, czy po prostu, ojejku, w poniedziałek nic się nie chce, ale dzisiaj faktycznie mam taki dzień, że mogę powiedzieć, że poniedziałki są do bani, więc, no nie wiem, zobaczę, jak ten dzień mi dalej będzie mijał, ale mam jeszcze tyle rzeczy do zrobienia i tak jak mówię, no, muszę wszystko sobie zapisywać. Od wczoraj w zasadzie już zaczęłam sobie zapisywać w tym moim starym kalendarzu i jest to fajne rozwiązanie, bo dzisiaj faktycznie rano wstałam i to, co miałam zrobić, to zrobiłam. Jeszcze po godzinie drugiej przyjdzie kobietka po kasę na mieszkanie, więc też muszę być. Jest po 12, więc może skoczę jeszcze szybko na pocztę i na jakieś drobne zakupy i wrócę, żeby czekać właśnie na nią. Zapisałam już sobie też, że w czwartek mam jechać jeszcze raz do lekarza i tyle. Muszę jeszcze pozapisywać sobie, wiecie, to co mam dzisiaj zrobić i nagrać, bo nie zrobię tego, jeżeli tego nie zapiszę, mówię Wam. Tak to ze mną jest. To ja ruszam do roboty, nie ma narzekania. Słuchajcie, coraz bliżej święta, co tutaj narzekać? Bez sensu, prawda? No. Więc ja idę i robię to, co mam robić i odezwę się do Was później. I tak jak mówiłam, byłam szybko w sklepie na poczcie, zahaczyłam także o sklep papierniczy i kupiłam dwustronną taśmę klejącą, taką cienką, która będzie idealna do pakowania prezentów. I kupiłam także w Biedronce takie filcowe ozdoby, które również mogą się nadać do pakowania prezentów. Już niedługo na moim kanale pomysły, jak można fajnie, kreatywnie zapakować prezenty, więc te rzeczy na pewno mi się przydadzą w tym filmie. I byłam także kupić sobie parę zdrapek, bo wczoraj oglądałam ten drugi kanał Glam Pauli, czyli Gram Paula, i zrobiłam sobie taki maraton zdrapkowy właśnie i chciałam, tak stwierdziłam, że czemu mam sobie nie kupić zdrapek, może akurat coś wygram. Zresztą sama frajda jest w tym zdrapywaniu i tym, że nie wiecie, co tam jest, więc kupiłam sobie kilka tych po złotówce, to są słodkie święta, a także jeszcze pani mi dała taką za 2 złote, szybkie 50, więc też będziemy zdrapywać, na pewno będę zdrapywać przy Was, ale teraz kończę pić kawę i muszę tutaj sobie posprawdzać moje rzeczy, że tak powiem, w internecie, na Vinted popatrzeć, czy ktoś do mnie pisał, więc muszę chwilkę się zająć tymi sprawami, ale na pewno wrócę do Was ze zdrapkami, ale rymuję dzisiaj. Póki już tutaj jestem, mam kamerę, to chciałabym jeszcze zrobić open box mojej gry, Mistrz Słowa, więc otwieramy. Co my tutaj mamy?
instrukcję obsługi, jak się w to gra. Mamy także, Boże, jak to się nazywa? Klepsydra, właśnie, klepsydra, która odmierza nam czas. Niezła jest. Tam gdzieś w tle mi koleżanka pisze. Pisze do mnie. I słuchajcie, mamy kostki, które się wyrzuca i trzeba z nich ułożyć jak najdłuższy wyraz. I tutaj mamy różne też oznaczenia na kostkach. Zaraz zobaczymy, co to jest. Ja kiedyś w to grałam, ale już nie pamiętam. Ogonek zmienia literki, na przykład z A na O, więc fajnie. Chociaż tutaj by nam się nie przydało do niczego. Ewentualnie do S na Eś. Albo N na Eń. Albo L na Eł. Więc w zasadzie by się przydało. A jeżeli chodzi o kółeczko, to jest Joker z półgłosek. Super. Myślę, że będę w to grała, jak pojadę do domu. Zrobię sobie może jakąś partyjkę z moim rodzeństwem, może i z rodzicami, jak będą chcieli. Od 2 do 10 graczy, więc spoko. A tutaj mamy właśnie jeszcze jakieś oznaczenia. Bardzo fajnie. No i mamy takie jakby pudełeczko, gdzie trzeba wymieszać te kostki i wyrzucić. Ja myślę, że całkiem fajna sprawa. To naprawdę nie było drogie, kosztowało kilkanaście złotych, a zabawa jest przednia, że tak powiem. Jeszcze jak ktoś lubi takie słowne gry, to naprawdę polecam. Ja uwielbiam Scrabble. To jest taka bardziej ekonomiczna wersja, ale też bardziej taka przystępna, jeżeli chodzi o podróż. Ja to z łatwością zapakuję, wiecie, do torby. Gorzej by było, gdybym miała takie wielkie pudło skrabli, no to wtedy by było naprawdę trudno. A tak, to sobie na pewno wezmę tą grę do domu. Przypomniałam sobie jeszcze, że miałam Wam powiedzieć, że wczoraj padał śnieg. Dzisiaj już niestety nie ma ani śladu po tym śniegu, ale nagrałam taki krótki filmik, więc teraz tutaj gdzieś Wam puszczę, że faktycznie ten śnieg był, że było troszkę biało, że fajnie sypał, że i w ogóle tak naprawdę było bardzo fajnie, tak już się zrobiło mega świątecznie. Dlatego chciałam Wam o tym powiedzieć. Jeżeli u Was też padał śnieg, no to dawajcie łapkę do góry. W każdym razie, tak mówię poprawnie, idę zrobić sobie herbatę i pewnie odezwę się jeszcze do Was później. Zastanawiam się, czy jeszcze nie nagrać dzisiaj jednego filmu, ale trochę mi się nie chce, powiem szczerze, i nie wiem, bo trochę jest pracy przy tym filmie i właśnie nie wiem, czy to wypali. Może coś tam nagram, chociaż po części, żebym miała później mniej. Jak wiecie, ja wyjeżdżam w piątek, więc ja muszę się streszać, żeby ze wszystkim zdążyć. No i widzę, że kamera mi pada, więc muszę ją podłączyć, ale jeszcze się na pewno do Was odezwę. Słuchajcie, kochani, ja skończyłam robić paznokciowy filmik. Możecie zobaczyć, jak wyglądają moje paznokcie. No i trochę mi zeszło, bo musiałam je pomalować, musiałam wymyśleć co i jak. Niedługo zobaczycie efekty. No, a ja przychodzę do Was teraz ze zdrawkami. Idę po zdrawki i będziemy zdrapywać. Skoro mam trochę tych słodkich świąt, to może tak z 2 zdrawki sobie dzisiaj zdrapię. Zobaczymy, co tam jest. Zaczynajmy. Więc tak, znajdź 3 takie same kwoty i wygraj tę kwotę. Okej, to zdrapujemy. Biorę moje 5 groszy. Masakra. I zdrapuję. 5 zł. 1 zł. Widzicie dobrze? 5 zł. 2 zł. 1 zł. No i teraz przydałoby się, żeby było albo 5, albo 1, to bym coś wygrała. 1 zł! Także pierwsza zdrawka i mamy pierwsze zwycięstwo. Okej, kolejna. Druga zdrawka i już zobaczymy, co tutaj jest. Po kolei, może teraz od tyłu. 1 zł. 1 zł, czyżby była kolejna wygrana? O nie, myślałam, że 1, a to 15. 15. Uuu, 2000. Powiem Wam, że jakbym 2000 wygrała, to bym sobie nowy sprzęt kupiła. Uuu, 2000. I 15. Kurczę, a było tak blisko. No, więc zdrapałam 2 zdrapki, na 2 zdrapki mamy 1 zwycięstwo, więc chyba nie jest źle. Wiecie co, miałam zdrapywać tylko 2, ale stwierdziłam, że zdrapię wszystkie, ale teraz może zdrapiemy te szybkie 50. I tak, znajdź 3 takie kwoty i wygraj tę kwotę, więc takie są jakby zasady. I jeszcze znajdź 50 zł na polu bonus i wygraj tą kwotę. Więc zobaczymy najpierw ten bonus.
Mamy sztabkę, więc niestety nie ma 50, ale teraz zdrapujemy te pola. Jeżeli będą trzy takie same kwoty, to wtedy wygramy. Więc najpierw może tu. 50 tysięcy. Ostro. Kolejna. 100 zł. No, stóweczka jakby wpadła, też by nie było źle. 4 zł, więc na razie mamy wszystkie inne. Może teraz tu. 2 zł. 500 zł. Oj, widzę małe szanse na wygraną. 50 zł. Czyli widzicie, wszystko inne, więc teraz naprawdę musiałyby być dwie takie same. 50 tysięcy, wow. 50 zł. No to powiem Wam, że jakby było choć jeszcze 50 zł w tym trzecim oknie. Nie, jest 500. Czyli nie wygrałam nic. Ach, najdroższa zdrabka. Całe 2 zł. No nic tam, trudno. Zobaczymy kolejne. Może w tych słodkich świętach mi się poszczęści. Biorę następną. I zdrapuję, może jakoś od środka. 15. 2. 15. 2000. 1. 1. Czyli nic. Niestety nic. Okej, następna. Mam trochę tych zdrapek, więc mogę zdrapywać. 10 zł. Jakby było 10 zł, to powiem Wam, żeby mi się zdrapki zwróciły. Nie byłoby źle. 30. 2 zł. 2 zł. Mogłyby być 2 zł chociaż. 10. I 30. Czyli również nic, niestety. Ale mamy jeszcze 3 zdrapki. Więc drapiemy dalej. No mogliby zrobić, żeby te święta faktycznie były słodkie. Jakby trochę wpadło dodatkowej kasy, kto by się obraził, bo ja nie. 30, 10, 2000, 10, 5, pewnie 5, 15. O nic. Czyli co? Na razie złotówkę wygrałam. No nie za fajnie, powiem Wam. Drapiemy dalej. 20 tysięcy, nie 2000, co ja czytać nie potrafię. 2000, 15 zł, 10 zł, 2 zł, 5 zł i 10 zł, czyli kolejne nic. I ostatnia zdrabka, zobaczymy, czy przyniesie nam szczęście. 15, 1, 1. Mamy kolejną złotówkę. 5 i 5. No, więc wygrałam 2 złote, wydałam 9, czyli jestem 7 zł do tyłu. Ale nic się nie stało. Może następnym razem się uda. Kto wie, może się wciągnę w te zdrapki. Więc trzeba to wszystko ładnie zdrapać, żeby oddać i dostać kasiorę. Więc ładnie wszystko zdrapię. I jutro pójdę i pewnie sobie wezmę jakąś zdrapkę inną, może dwie kolejne. Zobaczymy. Słuchajcie, przygotowałam sobie tutaj rzeczy, które będą mi potrzebne do różnych jeszcze projektów Zrób to sam świątecznych. To oczywiście niedługo na kanale i powiem Wam, że jestem zrozpaczona, bo jeszcze tyle rzeczy mi brakuje. Co chwilę jak sobie przeglądam te rzeczy i sobie dokładam tu na biurko, żeby mieć jakby w jednym miejscu, żebym mogła zobaczyć, czy faktycznie wszystko jest, to wydaje mi się, że jest tych rzeczy jeszcze mniej. Nie wiem, o co chodzi. Ale otworzyłam te filcowe ozdoby z Biedronki i uważam, że są przepiękne. Naprawdę fajne, takie delikatne. Można do wielu rzeczy wykorzystać. Oczywiście moje pomysły też niedługo się znajdą na kanale, ale spójrzcie, naprawdę bardzo ładne. Tylko, że te kółeczka odpadają i właśnie mam tutaj jedno kółeczko, muszę znaleźć, od czego to odpadło. No a jeżeli chodzi właśnie o te moje plany tutaj DIY-u i tak dalej, to muszę Wam powiedzieć, że po prostu jutro czeka mnie wyprawa do Carrefoura. Jeszcze tam nie byłam, nie widziałam, jakie mają oni ozdoby świąteczne. Widziałam tylko w gazetce, że chyba mieli też jakieś cotton balls, ale to chyba nawet przed tymi biedronkowymi. No mi już nie są potrzebne, ale chciałabym zobaczyć, jak to wygląda, w jakiej cenie, więc się jutro przyjadę.
I tyle. Będę musiała poszukać tych rzeczy, których mi brakuje. Przede wszystkim sznurka nie mogę znaleźć. Naprawdę, byłam dzisiaj i w sklepie papierniczym, i w Biedronce, i na poczcie pytałam, i nigdzie nie mają. No, jeden dodatkowy taki był. Tutaj wszystko jest na miejscu, więc wrzucę tu, bo może się przyda. Okej. Gdzie jest zatyczka? Oj, dobra. Zamykam. Fajne są. Powiem Wam, że jeżeli są jeszcze w Biedronce, to naprawdę uważam, że to jest fajny zakup, bo można wiele rzeczy tym ozdobić. No, jeżeli chodzi jeszcze o te moje rzeczy z Pepco, które Wam ostatnio pokazywałam, no to rozebrałam tą jedną gwiazdkę na patyczku na dwie części. Zastanawiam się teraz, którą pokryć brokatem, żeby to fajnie na końcu wyglądało. Wydaje mi się, że z tą może być ciekawiej, bo to jest tylko taki kontur, ale może naprawdę to fajnie wyglądać. Zobaczymy. Nie będę już pewnie nagrywać, jak posypuję brokatem, więc to bez sensu trochę, ale zobaczymy i na pewno Wam pokażę, jak choinka wygląda już z gwiazdą. Także ja się będę z Wami żegnać. Dziękuję Wam za dzisiaj, że byliście ze mną i oczywiście zapraszam Was jutro.